Witam drogie strzelce na kanale Iwitaro. Cześć i wisi kłania. To czytanie dla Was, dla Ciebie strzelcze. Na nowy rok 2025. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą z każdym współgrał, czy rezonowały. Bierz tylko to, co z Tobą... To, co czujesz. No. Intuicyjnie na pewno będziesz wiedział, że to jest właśnie to. A resztę zostaw dla kogoś innego. No. Dobra. Co na nowy rok będą chciały Wam karty powiedzieć? Tutaj sobie ułożę. No. Kartę i zobaczymy, co dalej. O, dwie się chciało wyciągnąć. Dobra. W jakiej jesteś energii? Dziewiątka mieczy. No dobrze, mieczy. Cesarzowa i as była, czyli słuchajcie, myślę, że coś Cię niepokoiło. Nie wysypiałeś się z jakiegoś powodu, czy nie wysypiałaś, ale zacząłeś myśleć pozytywnie, czy zacząłeś i idziesz nową drogę, czyli zaczynasz wdrażać nowe pomysły w coś. Nie wiem, o co chodzi, czy zależy Ci na nowym związku, czy nowej pracy, czy czymśkolwiek innym. Może martwiłaś się ciążą. Albo, że nie jesteś w ciąży. No, każdy ma swoją historię. W każdym razie zaczynasz działać, przestajesz się przejmować, po prostu mówisz, że to nic nie pomaga i rzeczywiście czujesz, że idziesz w dobrym kierunku. No. Dobrze, jakie lekcje, jaką lekcję, którą wynosisz z poprzedniego życia, czyli co tutaj się pokazuje z poprzedniego roku. Mamy tutaj trójkę buław. Lekcja z poprzedniego roku 2024. O kurczę. Ja mam wrażenie, że tutaj z jednej masz możliwości do tego, żeby że w 2024 roku, tak? Możliwości, by zacząć coś nowego tworzyć, iść nową drogą, takie działanie długodystansowe, planowanie. I Ty wiesz, że na przykład ta osoba to jest właśnie to. To jest Twoja gwiazdka z nieba. Być może chodzi o pracę, że masz swoją pasję i chcesz za nią pójść, chcesz ją rozwijać. A z drugiej strony takie przyglądanie się i takie wątpliwości miałeś, czy miałaś w sobie iść w tym kierunku, czy też nie iść, a może tak, albo tak. I wiecie, serce mówi jedno, rozum mówi drugie. I to jest taka właśnie lekcja, by wziąć swoje życie w swoje ręce, tak? Żeby przestać kierować się swoimi wątpliwościami, bo wtedy nic się nie zadziewa. A przecież otwierały się nowe drzwi ku nowym możliwościom w Twoim życiu, strzelcze, nieraz, których nie otworzyłeś przez te wątpliwości i stałeś, czy stałaś w miejscu. Wyzwania, które może przynieść ten nowy rok, 2025, możesz się na nowo zakochać. Ta karta mówi o romantycznym związku lub głębokiej przyjaźni. Tutaj po prostu przyjdą okazje, które będziesz mógł, czy będziesz mogła wykorzystać. Jak wcześniej powiedziałam, może to być nowa miłość, przyjaźń, ale równie dobrze nowa praca. A może w pracy poznasz kogoś nowego?
Uwolnienie. Czyli jeden cykl kończy się, a kolejny zaczyna, czyli w tym 2024 roku kończy się coś, jakiś cykl się kończy, a zaczyna nowy. Czyli odchodzisz od starego myślenia, być może od związku, może z pracy i za chwilę pojawiają się nowe możliwości, które będziesz mogła, czy będziesz mógł wykorzystać. Pora podjąć działania, zobaczcie. Niech narodzą się Twoje marzenia. W końcu, tak? Cesarzowa to też, to jest mama, to jest matka, która pragnie dziecka, tak? Może jesteś też w takiej sytuacji. I w zeszłym roku, w 2024 mogłaś mieć wątpliwości, stawiać sobie mnóstwo przeszkód, żeby nie być w ciąży, bo to, bo tamto. A tutaj w 2025 roku widzę, że już postawisz wszystko na jedną kartę. Jeżeli nie o ciążę chodzi, to może chodzić o nowy pomysł, tak? A może ktoś z Was dostał pierścionek zaręczynowy i wciąż nie jest pewien, czy, przepraszam, czy pewna, czy wyjść za mąż, czy też nie. W każdym razie tutaj już zaczynasz działać w tym 2025 roku. Na czym się najbardziej skupić? No, mądry doradca. Słuchajcie, to nic innego jak karta wiary. Na czym się skupić? Być może na organizacji ślubu, co? A może warto kogoś poprosić o pomoc w jakiejś kwestii budowania czegoś. Tutaj też widzę sytuację, gdzie możesz kupić czy sprzedać dom. To jest duży przepływ gotówki, słuchajcie. Sprzyjający los, ekscytująca szansa kariery, nabycie domu lub samochodu, no proszę. Chociaż dodałabym jeszcze, że warto byłoby się skupić na nauce. Być może przerwałaś, czy przerwałeś naukę, nie wiem, w szkole, czy studia, nie wiem, w jakiejś tej sytuacji, warto pójść i jakby od nowa coś zacząć budować, tak? Dopytać, zapytać, jak można wrócić na przykład na studia, tak? A może źle idzie ci, warto wziąć korepetycję, no. Siła, moc. Przezwyciężysz wszystkie przeciwności losu. Skorpionie, cokolwiek by to nie chodziło. Lub ty będziesz doradzać komuś, to ty możesz być tym mądrym doradcą. Odwracajcie sobie tę energię, ok? Okazja do wykorzystania. Ego. Okazja do wykorzystania. Twoje ego wykorzystaj do manipulowania. O, nie będę na takie rzeczy Was namawiać. A może okazja, by odejść od kogoś, kto jest toksyczny. Może odejść od... To mogą być rodzice, słuchajcie, od toksycznych rodziców, od toksycznych przyjaciół, związku, a może w pracy jest coś nie halo, więc warto jakby wykorzystać tutaj okazję na coś, na odejście, tak? Coś lepszego, do kogoś lepszego, do innej firmy, do innej osoby. Odejść od sytuacji, które powodowały smutek.
gdzie może ktoś cię zdradził, oszukał. Warto odejść. Przyjdzie okazja, by odejść od czegoś takiego tutaj właśnie. Jaki będzie główny temat tego roku? Mamy rycerza mieczy, królową kielichów. O cóż tu chodzi? To jest zdecydowane działanie. Będziesz kierować się intuicją, by osiągnąć swój sukces. No. W tym roku możesz zaciągnąć pożyczkę. Ale taki sposób rozsądny. Jeżeli nie o to chodzi, to dobra wiadomość dla osób, które mają długi, bo możliwe, że uda spłacić, będziesz miał okazję spłacić długi, tak? Czyli tutaj jest porozumienie. Tutaj ktoś komuś pomoże. To jest ktoś energiczny, ktoś bardzo działający szybko, w szybkim tempie, można powiedzieć. Rycerz mieczy, to jest najszybsza karta w tarocie. On przyspiesza jakieś działanie, które będzie prowadziło do sukcesu. No dobrze, co mają aniołki do powiedzenia dla strzelca na nowy rok 2025? Masz pytanie do aniołków, zapraszam. Masz pytanie do aniołków, zapraszam cię, strzelcze. No, zobaczymy, co tutaj się pokaże. Decyzja należy do ciebie. Sukces. No proszę. I karta pozytywnej kreacji. Co dla strzelca na 2025 rok? Dla strzelca. Karta nowej drogi. Otworzą się dla ciebie nowe drogi. Nowe drzwi. Skorzystaj z tej szansy, zostawiając stare za sobą. A co mówiłam tutaj? To wszystko wychodziło w trakcie czytania. Już zdecydowane działanie. Karta uwolnienia, czyli to śmierć. Otworzą się dla ciebie nowe drzwi. Pięknie. Kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie wam się podobało. I ja życzę wam cudownego nowego roku. I trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.